Witajcie ciekawscy. W niedzielne popołudnie 24 października media obiegła bardzo smutna informacja. W wieku 70 lat odszedł Krzysztof Kierszynowski. Niestety to kolejny w ostatnich kilkunastu miesiącach polski aktor, którego życie zgasło, a śmierć mocno poruszyła Polaków. Miliony widzów obdarzyło go sympatią przede wszystkim dzięki roli Wąskiego w Killerze. Jednak musicie wiedzieć, że zagrał on w wielu różnych produkcjach, występował też na deskach teatrów. Czy nie przeszkadzało mu więc to, że miliony Polaków kojarzyło go jako Wąskiego, człowieka siary? Jak dobrze go znaliście i co o nim wiecie? Zostańcie z nami do końca, by poznać życie Krzysztofa Kierszynowskiego i pożegnać aktora, który przez długie lata wywoływał uśmiech na twarzach Polaków. Świat polskiej sceny telewizyjnej, filmowej i teatralnej znów musi pożegnać znanego i bardzo lubianego aktora. W dniu wczorajszym, w niedzielę 24 października, media obiegła przykra wiadomość o śmierci Krzysztofa Kierszynowskiego, którego doskonale znają i kojarzą zarówno starsi, jak i młodsi. Czule żegnają go ludzie z show biznesu oraz miliony Polaków, którzy nie mogą wierzyć, że już nie zobaczą go w żadnej nowej roli. A internet zalewają hasła typu: pan Wąski był i będzie debeściak. Kierszynowski wystąpił w ponad 100 różnych produkcjach, jednak ogromną i niegasnącą sympatię zyskał głównie dzięki kultowym komediom Killer z 1997 roku i Killerów 2 z 1999, gdzie wystąpił jako Wąski, człowiek siary. Na przestrzeni lat grał w serialu Świat według Kiepskich i wielu innych, o czym za chwilę powiemy Wam więcej. Kierszynowski aktywny zawodowo był w zasadzie do samego końca. Jeszcze w 2020 roku zagrał w kilku tytułach, a w 2021 można go było zobaczyć w epizodycznej roli w nowym serialu Kowalscy kontra Kowalscy. Biorąc więc pod uwagę to, że jeszcze do niedawna podejmował się nowych projektów, nikt nie spodziewał się, że jego życie może wkrótce zgasnąć. Jak już wspomnieliśmy we wstępie, w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy pożegnaliśmy wielu wybitnych aktorów z obszernym dorobkiem artystycznym, którzy przez długie dekady występowali w lubianych przez widzów produkcjach. Rzec można, że nadchodzi powoli kres pewnej epoki. To zresztą tłumnie zauważają internauci, którzy nie kryją smutku z faktu, że w ostatnim czasie odeszło wielu ikonicznych aktorów znanych z kultowych produkcji. Przecież 27 lutego 2020 roku całym showbiznesem i milionami Polaków wstrząsnęła śmierć Pawła Królikowskiego, który po wyczerpującej, trwającej lata walce z chorobą odszedł w wieku zaledwie 58 lat. Choć wiadomo było, że zmagał się ze zdrowiem, wszyscy trzymali kciuki za niezwykle lubianego aktora, którego kojarzyli przede wszystkim z roli Kusego w serialu Rancho. Nieco ponad pół roku później, 20 października 2020 roku, odszedł Dariusz Gnatowski. Aktor znany doskonale jako Arnold Boczek ze Świata według Kiepskich zmarł nagle w wieku 59 lat. A zaledwie 3 miesiące później polska scena filmowa straciła kolejną znaną i lubianą osobę. Końcem stycznia 2021 roku widzowie musieli pożegnać aktora wcielającego się w drugiego sąsiada serialowego Ferdynarda Kiepskiego i jego rodziny. W wieku 88 lat odszedł bowiem Ryszard Kotys, czyli słynny pan Paździoch. I nie był to koniec przykrych wiadomości. 6 lutego 2021 zgasło życie Krzysztofa Kowalewskiego, a niedawno zmarli również Wiesław Gołas oraz Paweł Nowisz. I choć nie są to wszystkie nazwiska aktorów, którzy w ostatnim czasie odeszli, jak sami widzicie, polski showbiznes stracił wiele postaci. A dziś przyszło nam pożegnać aktora, którego twarz wszyscy doskonale znają. To ktoś więcej niż Wąski z Killera, więc posłuchajcie. Krzysztof Kierszynowski urodził się 26 listopada 1950 roku w Warszawie i tam też się wychował. Pasją do aktorstwa zaraziła go matka, która pracowała jako referent w Wydziale Spraw Lokalnych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy i Wydziale Kultury Stołecznej Rady Narodowej. Jak mówił w jednym z wywiadów, cytujemy: mama od zawsze nakłaniała mnie do recytowania różnych wierszy, śpiewania i tańczenia. W każdej rozmowie z koleżankami czy ciotkami padały jej słowa: mój Krzyś to będzie aktorem. Co było tyle debilne, że ja się jąkałem. Po ojcu. Miał w swoim życiu parę ciężkich przesłuchań i po jednym zaczął się jąkać. Jego ojciec był żołnierzem AK, dostał awans na stopień majora i order Virtuti Militari za udział w Powstaniu Warszawskim, a po wojnie trafił na kilka miesięcy do więzienia. Gdy rodzice Krzysztofa się rozwiedli, został pod opieką matki, a ojca widywał sporadycznie. Dopiero gdy aktor sam założył rodzinę, naprawił relacje z tatą. Jak przyznał Krzysztof, był niepokornym młodzieńcem. Do 16 roku życia bywał agresywny, dużo czasu spędzał na ulicy w środowisku, które nie stroniło od trunków wysokoprocentowych, używek i nieodpowiedzialnych zabaw, takich jak ustawki kibiców. Przez ówczesny styl życia powtarzał ostatnią klasę liceum i jak sam wyznał, mógł skończyć naprawdę źle. Jednak zakochał się w dziewczynie, wydoroślał i jego podejście się zmieniło. W 1968 roku po maturze próbnej zgłosił się do wojska, a po odbyciu służby zdał maturę. Na Wydział Aktorski w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej imienia Leona Schillera w Łodzi dostał się za pierwszym razem. Ukończył studia w 1977 i już wtedy grywał pierwsze role filmowe oraz występował na scenie Teatru Ochoty. Zadebiutował na ekranie jako 26-latek w filmie Człowiek z marmuru Andrzeja Wajdy. W jednym z udzielonych wywiadów przyznał, że jego pierwsza rola w życiu w produkcji słynnego reżysera miała miejsce dzięki mamie.
Jak wyznał, cytujemy, zupełnie poważnie mówiąc, to przez znajomości. Moja matka znała różne osoby ze świata filmu i teatru, bo pracowała w Wydziale Kultury Stołecznej Rady Narodowej. Ktoś z jej znajomych dowiedział się, że uczę się w szkole filmowej, wciągnął mnie do grona statystów. Kierszanowski miał jednak talent, który bronił się sam. Od czasu debiutu był niezwykle aktywny zawodowo. Na przestrzeni lat pracował na deskach wielu warszawskich teatrów, takich jak Studio, Sceny, Prezentacje, Komedia, Rampa, Rozmaitości, Polonia, Kapitol, Imka i Kamienica. Oprócz tego występował w teatrach znajdujących się w różnych miastach Polski, m.in. w Łodzi, Bydgoszczy, Zielonej Górze czy Częstochowie. Przez dekady dzielił swój czas jako aktor teatralny, a telewizyjny i filmowy. Jak wspomnieliśmy wcześniej, Kierszanowski wystąpił w ponad 100 różnych produkcjach. Choć grał głównie role drugorzędne, zwracał na siebie uwagę i szybko zyskiwał sympatię widzów. Największą popularność dały mu drugoplanowe role w produkcjach Juliusza Machulskiego, Wabank, Wabank 2, Superprodukcja i Ile waży koń trojański oraz oczywiście Killer i Killerów 2. To właśnie rola Wąskiego w dwóch częściach kultowej komedii o Jurku Killerze przyniosła Krzysztofowi nie tylko falę popularności. Można ośmielić się i rzec, że zapewniła mu nieśmiertelność. W końcu dialogi z tych produkcji pamiętają prawie wszyscy. I tak, gdy tylko rozeszły się informacje o odejściu aktora, automatycznie wszyscy zaczęli żegnać go jako niezapomnianego Wąskiego, bo jak piszą, cytujemy, pan Wąski jest debeściak i jego mafia też jest debeściak. Ale czy aktorowi, który miał na swoim koncie tak wiele ról, nie przeszkadzało, że wielu ludzi kojarzy go właśnie z tą konkretną? Doceniał sympatię ludzi, choć przyznawał, że bywały momenty, kiedy było to trudne. Jak powiedział w rozmowie z miesięcznikiem Machina, cytujemy, niesamowite było to, że po tym, jak zagrałem Wąskiego, spotkałem się z ogromną sympatią narodu, ale były momenty, kiedy przeklinałem tę rolę. Na przykład, kiedy jacyś faceci na ulicy wołali za mną, ej Wąski, zapiąłeś rozporek? Nie jesteśmy w stanie wspomnieć o wszystkich rolach, w jakich mogliście zobaczyć Kierszanowskiego. Warto jednak powiedzieć o tym, które przyniosły mu szczególne wyróżnienia. Za rolę w dramacie Cześć Tereska dostał nominację do Orłów w 2002 roku, a za rolę w komedii Statyści zdobył nagrodę na 31. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i Orła w 2007 roku. Jeśli chodzi o ostatnie lata, widzowie polskich seriali mogą kojarzyć Kierszanowskiego na przykład z roli w serialach takich jak Barwy Szczęścia, Blondynka czy Twarzą w Twarz. Choć jego dorobek artystyczny jest naprawdę spory, aktor nie zawsze uważał, że wybór zawodu był właściwy, szczególnie ze względów finansowych. Jak wspomniał, gdy propozycje nie spływały, zapożyczał się, a później musiał oddawać długi i niedługo później znów brakowało mu pieniędzy. W jednym z wywiadów wyznał, cytujemy, dzisiaj już bym tego zawodu nie wybrał, za dużo w nim niewiadomych. Czasami swej decyzji żałowałem, bywały miesiące naprawdę ciężkie. W ostatnich latach był jednak spełniony zawodowo i jak sam mówił, kilkanaście lat wcześniej nie pomyślałby, że na starość będzie mu tak dobrze. Jeśli chodzi o życie prywatne Krzysztofa Kierszanowskiego, było w nim sporo szczęścia, choć nie brakowało problemów. Szczególnie ostatnie lata były pod tym względem skomplikowane. Przed laty był związany z francuską, z którą doczekał się dwójki dzieci. Syna Maxa, który urodził się w 1978 roku i dziś jest asystentem na Wydziale Prawa, oraz córki Katarzyny urodzonej w 1984, która ukończyła architekturę wnętrz. Żona Krzysztofa pracowała w ambasadzie, a po ślubie skierowano ją do placówki poza granicami Polski. To właśnie dla niej przeprowadził się do Irlandii, a jako mąż dyplomatki musiał na jakiś czas ograniczyć, a w zasadzie porzucić własną działalność zawodową. Ich małżeństwo po latach się jednak rozpadło. Aktor stronił od poruszania tematu związków, dlatego nie do końca wiadomo, dlaczego tak się stało. Jednak być może tylko dzięki temu aktor wrócił do ojczyzny, a jego kariera nabrała tempa. Po rozwodzie przez wiele lat żył sam, aż w końcu zakochał się w młodszej o 33 lata Kasi. Mimo dużej różnicy wieku nie przeszkadzały mu docinki i chętnie pokazywał się z nią na imprezach medialnych. Trwający około 10 lat związek był dość burzliwy, nie brakowało w nim rozstań i powrotów. Jak podają różne portale, przed śmiercią Kierszanowski został sam. Kilka miesięcy temu aktor potwierdził, że tym razem to definitywny koniec związku z Kasią. Wyznał wtedy, że cieszy się życiem singla, pozostał w przyjacielskich relacjach z byłą partnerką. Powiedział, cytujemy, jest mi dobrze tak jak jest, wolę spędzać czas z dziećmi, z wnukami, z przyjaciółmi i myślę, że jeśli człowiek jest zadowolony z siebie i z najbliższego otoczenia, a to najbliższe otoczenie zadowolone z niego, to nic więcej do szczęścia nie jest potrzebne. Warto wspomnieć, że w lipcu 2018 roku na rondzie w centrum Warszawy przeżył wypadek drogowy i otarł się o śmierć. Jego samochód po uderzeniu innego pojazdu został doszczętnie zniszczony, a on sam cudem uniknął obrażeń i wyszedł ze zdarzenia cało. Informacja o śmierci Krzysztofa Kierszanowskiego, który odszedł 24 października, błyskawicznie rozeszła się po wszystkich mediach w kraju. Z niedowierzaniem żegnają go ludzie z branży, współpracownicy i zupełnie postronni ludzie. Internet zalewa sieć kondolencji i hołdów złożonych aktorowi. Nie jesteśmy w stanie przytoczyć wam ogromnej ilości ciepłych słów, pełnych smutku, jakie płyną od jego kolegów i koleżanek aktorów. Każdy z nich podkreśla jednak, że Krzysztof był nie tylko świetnym aktorem, ale też wspaniałym i skromnym człowiekiem, który zawsze chciał pomagać innym. Wiele żegnających go znanych nazwisk nie kryje, że informacja o śmierci Kierszanowskiego złamała im serce. W takim tonie żegnali go m.in. Paweł Małaszyński, Borys Szyc, Cezary Pazura, Rafał Cieszyński i Ada Fijał. Z wielu wpisów wynika, że Krzysztof miał stały i bardzo dobry kontakt z wieloma polskimi artystami.
Jak wyznała Adrianna Biedrzyńska, pracowali razem niecałe 3 miesiące temu, zaś Ada Fijał zdradziła w kondolencyjnym wpisie, że rozmawiali zaledwie tydzień temu. Choć w ostatnich latach zmagał się z pewnymi problemami zdrowotnymi, nie ograniczały one raczej jego działalności. Grał, pojawił się publicznie i udzielał wywiadów. W momencie powstawania naszego odcinka nie wiadomo jeszcze, co było przyczyną śmierci 70-letniego Krzysztofa Kierszanowskiego. Powiedzcie ciekawcy, jak wy zapamiętacie tego aktora. Jak jego rolę lubicie najbardziej? Możecie również napisać swoje wyrazy współczucia w komentarzach, do czego was zachęcamy. I mamy nadzieję do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!